Hej siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z gry Frostpunk na moim kanale i na samym początku przypominam tylko o zostawieniu łapek w górę, subskrybowaniu kanału oraz koniecznie kliknijcie w dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Kontynuujemy scenariusz uchodźcy. Ostatnia grupa lordów już do nas zmierza, a jedni z naszych tutaj wędrowców dotarli do obozu badawczego, zgadza się. Powrót do domu. Pracujący tu ludzie byli badaczami. Przetarli szlak tym z nas, którzy odważyli się udać na północ. Najwyraźniej opuścili to miejsce w pośpiechu. Pewnie po to, by spotkać się z rodzinami przed nastaniem wielkiej zimy. Weźmy zasoby. Węgiel i rdzenie parowe. Zostaje nam jeszcze tutaj śniegołaz. Więc do śniegołazu sobie wysyłamy tych naszych badaczy. Czekajcie, a bo oni idą tu, a oni idą tu. Dobrze. Dobrze, to mamy. Miałem sobie ogarnąć całą nockę, ale stwierdziłem, że wam pokażę właściwie, co tam jeszcze ci moi wędrowcy znaleźli. Więc rdzeni parowych jeszcze trochę mamy. No, do rana by tutaj trzeba było troszeczkę popracować. I nie to chciałem zrobić. Chcę zrobić tak. Gdzie mamy inżynierów, a gdzie ich nie potrzebujemy? Jest lecznica, tak? Tutaj wygląda na to, że inżynierów nie potrzebujemy. Tutaj również. Lecznica. Tutaj są badania, to potrzebujemy. Dobrze. Przepraszam, dobra. To możemy sobie kontynuować teraz. Zabawę. Węgla na noc mi już wystarczy, słuchajcie. To jest w ogóle niesamowite. I mega mnie to cieszy. Dotarli, zbadaj. Maszt radiowy. Maszt jest ustabilizowany. Odciągami zamocowanymi na trzech poziomach. Pod nim znajduje się chata. No i zbadajmy. Dobrze. Spis zbrodni. Przeszukaliśmy budkę pod masztem. Sprzęt radiowy zniknął, ale znaleźliśmy dziennik, który tylko potwierdził to, co już wiedzieliśmy. Mimo wszystko czytaliśmy go z bólem. Londyn wiedział zawczasu o zbliżającej się zimie, nie ostrzeżono nas, poinformowano tylko bogatych. Nas zostawiono na śmierć, odkryto miejsce, popękany lód, obóz czerwonej flagi. Twardze nieparowe. No dobrze, idziemy do obozu. Na krzywym maszcie powiewa czerwona flaga, a pod nią jest jakiś szałas. Widać ruch. To nie chcemy. Tam, gdzie jest ruch, popękany lód. To jedyne wyróżniające się miejsce na bezkresnym dobrze. Ale to zaraz, bo pozostały czas 4 dni. A oni nam... Jakoś tak to dziwnie jest, wygląda. Czy my tych lordów nie musimy wpuszczać chyba do siebie? Wiecie, co możemy zrobić? My możemy tych lordów nie wpuścić. Słuchajcie. Nie będziemy karmili chorych, bo chorych jest od cholery. No sobie darujmy. Myślę, że dobry pomysł miałem z tym. To chyba jednak całe drewno nam już się uda ogarnąć. Doskonała kopalnia węgla. I tu jak już będziemy kopalnię mieli, strumienice, wydobycie 15% szybciej, to nam nie jest potrzebne. Zwiększa zasięg tartaków, też nie. Termostaty w retortach, nie. Tu już myślę, bardziej byśmy musieli iść parowa maszyna drążąca. Ze względu właśnie na to, że tego drewna nie będziemy mieli za bardzo. Później gdzieś tam już chyba z ogrzewaniem też byśmy się musieli powoli zacząć uporać. Większa moc generatora, większa wydajność generatora. Wydajniejsze węzły grzewcze, ale obszarów już tutaj większy zasięg nie możemy. Wydajniejsze możemy zrobić, większa
wydajność, zmodyfikowane grzejniki, ogrzewanie baraków, tu gdzieś mieliśmy. Tu gdzie to, jak widziałem? Ocieplenie kuchni? Surowce? Ulepszone ocieplenie baraków zbieraczy. O, jest, dobra. Ocieplenie baraków by nam się jeszcze też przydało. Trzy placówki medyczne mamy, jeszcze jedna. A mamy na to trochę czasu jeszcze, więc na spokojnie to sobie ogarniemy. Z tym akurat aż tak problemu nie ma. 10 racji żywnościowych na to potrzebujemy. Ja trochę racji żywnościowych wydałem. Mogło być lepiej, ale przyznaję, że sprawy idą ku dobremu. Mam nadzieję, że to będą dobry dzień, a na pewno będzie lepszy niż wczorajszy, chyba tak napisał. Nie wiem, nie doczytałem. Ata myśliwych. Jadowcy dotarli na miejsce. Stal, rdzenie parowe. To śniegołaz i tyle, tak? Weźmy zasoby i zapieprzamy do domu. Bez dwóch zdań. Oni tutaj z towarem przyjdą. 700 węgla, 200 żelaza, rdzeni parowych też bardzo dużo. Domy mamy, no tutaj trzeba będzie zainwestować, to cały ten plac będzie musiał być pokryty, słuchajcie, węzłami grzewczymi, ogrzewaniem od generatora, to nie będzie coś łatwego, no uwierzcie mi, jak to wygląda z leczeniem, nieleczeni mieszkańcy, 145, no i aż tylu nie jestem w stanie wyleczyć, słuchajcie. Dwie niepopularne decyzje, zimny dom, kiepska opieka medyczna. Zaraz się zrobi trochę cieplej, więc powinno być w porządeczku. O, widzicie. O tym mówiłem, że zaraz będzie trochę cieplej. Nie na długo, ale zawsze na trochę będziemy mieli tego ciepła. Kiepska opieka, kiepska żywność, 13 nadgodzin. A my chyba mamy w barakach nadgodziny. W baraku miałem inżynierów, ja tego nie widziałem. Mamy robotników już, tak? No już teraz z tym ogrzewaniem nie przesadzajmy aż tak. Bo mi się za bardzo spodoba. Tutaj ta świetlica, tu jeszcze gdzieś właśnie węzeł grzewczy by trzeba było powoli zacząć stawiać w przyszłości. Tu możemy wyłączyć. Tu wygląda na to, że też możemy wyłączyć ogrzewanie. Nie, bo to jest węzeł. W szpitalu. Nie chcemy też, żeby, wiecie, było im wszystkim za gorąco. Jak na wszelki wypadek. No i w lecznicy mamy, tak. Dobrze. Więc tak to wygląda. Na chwilę obecną prezentuje się to nie najgorzej. Tata myśliwego. Bo pełno mamy. No, trzeba będzie zacząć powoli stawiać baraki zbieraczy. Nie baraki zbieraczy, tylko... dobra, węgiel, myślę, że z węglem na chwilę obecną problemu nie będzie. Mamy całkiem duży przyrost. Drewno nie jest najgorzej, mogłoby być lepiej. Jedzenia, tak właśnie, z jedzeniem mamy problem. Tylko, że ja bym wolał chyba sobie rozbudować tutaj te domki. Oni nam dotrą za jeden dzień. No i teraz tak, tutaj można by było postawić jeden. No ja nie wiem, czy tutaj stawiać to dobry pomysł jest? Jak zwiększymy wydajność węzłów grzewczych, no to na pewno to jest dobry pomysł. Ile mamy miejsc? Sprawdźmy to sobie. A no, bo teraz będziemy mieli, bo sobie tam ustawiłem rozbudowę. No to dobra, to poczekajmy, aż się coś tam zbuduje. O, nasi koledzy idą już tutaj. Popękany lód. Nowy punkt orientacyjny.
No dobrze. Opuszczony tartak. Wrak statku powietrznego. O! Pójdziemy w kierunku opuszczonego tartaku. No, oni tutaj za jakiś czas tam tutaj wrócą, więc... Czy ja przebadałem bazę terenową? Przebadałem, bo nie miałem gdzie surowców wydać, tak? Tylko czy ja mogę, jak przebadałem bazę terenową? No nie, właśnie, musiałbym wysłać tam ekipę, żeby bazę terenową ogarnąć, tak? Tak to mniej więcej wyglądało. No nic, no muszę zbierać surowce na badania i na rozbudowę kopalni. Tutaj możemy nowe prawa podpisać. Posterunki. Nowy obiekt. Posterunki. Posterunki zwiększają nadzieję ludzi mieszkających w pobliżu. Posterunki zmniejszają niezadowolenie ludzi mieszkających w pobliżu. Możesz wykorzystywać strażników do tłumienia. Trzeba będzie wybudować dwa posterunki. Niezadowolenie nieznacznie wzrośnie. Weźmy to, podpiszmy sobie może. Aha, posterunki. Tutaj mamy to. Tu można by było postawić posterunek, słuchajcie. No i w obrębie tego gdzieś tam. Tylko ile ten surowców potrzebowało? 20 drewna, 10 stali. Na razie jeszcze możemy się z tym wstrzymać, na spokojnie. Tchórzowski akt. Kapitanie, kilku chorych lordów zostało zaatakowanych i brutalnie pobitych przez nieznanych sprawców. Jeden z nich musiał zostać poddany amputacji. Sprawcy oskarżyli lordów o rozsiewanie nieuleczalnej choroby. Okej. Okay. Czyżby? Czyżby już wtedy ten wirus był? Tylko który ten śmiertelny? Osoby po amputacji. To wiemy, że fabrykę trzeba będzie postawić. To wiemy. Ja bym się chciał z tej lecznicy wywiązać, słuchajcie, bo... No właśnie, 23 godziny. Zdrowie. Dom opieki, lecznica. Właśnie, lecznica. Postawmy sobie to wszystko już tak w miarę w jednym miejscu. Taką ulica szpitalna to będzie, o. Oni za ile dotrą? Za 12 godzin. Dotrą przed lordami, więc bardzo fajnie. To mnie cieszy. Będziemy mieli dużo surowców do ogarnięcia i do wykorzystania. Kopalnie sobie ustawimy do rozbudowy dopiero po tym, jak się skończy ta zmiana już tutaj. Dodatkowi zwiadowcy, ulepszone sanie, szybsze oddziały terenowe, surowce. Ja mówiłem o tym, żebyśmy potrzebowali surowców. Parową maszynę drążącą też. A tutaj jeszcze bardziej udoskonalona maszyna drążąca, zwiększa zasięg tartaków. Tartaki nam już nic nie dadzą w sumie, bo... Strumienica do młotów też nie. Bo jak damy strumienicę do młotów, to 15% szybciej będą wydobywać węgiel. Wtedy jeszcze więcej baraków zbierać, byśmy tam musieli... Ulepszenie składu zasobów jedynie można by było dać. I to przy tej wydajności powinno się dosyć szybko przebadać. Dobra, najpierw skład zasobów. A później resztę. Trzydziestu inżynierów nam przyjdzie. Tak jak mówiłem, z węglem na razie nie jest tak, nie ma tragedii, nie? Jak już kopalnie będą ogarnięte na wyższy poziom, to już w ogóle będzie bajka, tak sądzę?
mam taką nadzieję też, że nawet byśmy mogli się pokusić, słuchajcie, o miejsca, gdzie nie sięgają węzły grzewcze, o postawienie właśnie dodatkowych węzłów grzewczych. I to było chyba gdzieś tutaj. Mi się zgadzało. A, tutaj dalej już nic nie możemy postawić, chyba to tak wygląda, o, właśnie. No to przydałby się tutaj chyba węzeł grzewczy. W sumie. Bo i tak postawimy tu, to i tak tutaj jeszcze jeden będziemy potrzebowali. No dobrze. Tylko zobaczymy co z cieplarniami, no na razie cieplarnie nie są mi potrzebne. Ale pewnie też będziemy musieli postawić. Jakieś kilka dużych magazynów zamiast małych próbków. No to może by było wydajność w miejscu pracy? Chociaż nie. Na razie nie. Niekończący się znój. Kapitanie, nasi mieszkańcy są wycieńczeni. Niektórzy przez wiele dni pracowali na dłuższych zmianach. Ten wysiłek zbiera żniwo. Ludzie zaczynają się burzyć. Zasłużyli na odpoczynek. Przez 3 dni wszędzie trzeba będzie korzystać tylko ze zwykłych zmian. Dobra. Niech będzie. Zaryzykujmy. Węgla nam zostało na 9 godzin. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzimy. Nie głupie wyzwanie? No, ale tak jak mówię, tu na razie możemy wyłączyć ten węzeł grzewczy, który postawiliśmy. I ten też możemy wyłączyć. Nie, co to jest? Barak zbieraczy. A tutaj gdzieś węzeł jeszcze postawiliśmy. A tutaj. Tutaj możemy wyłączyć. Węgla zostało na 10 godzin. Czy oni sobie porzucają pracę, czy mi się kuźwa wydaje? Na 11 godzin. Opracowano technologię. Duży skład zasobów. I tutaj lecimy właśnie z tym. Okej, opieka medyczna mamy zrobioną. Możemy dać chorym jeść? A dajmy. Tu jest ciepło, tu jest ciepło. Te budynki, one wiecie, też działają na takiej zasadzie, że one same też trochę tego ciepła rozprzestrzeniają, więc to nie jest takie złe. Kiepska opieka medyczna, kiepska żywność, dwie niepopularne decyzje, jedna niedotrzymana obietnica. No tak, no, nie ogrzaliśmy wszystkich miejsc, bo... No bo nie ogrzaliśmy. Zbadaj. No, tyle co i nic. Węgla na 12 godzin. Na razie nie jest źle. Drewna mamy dużo. I stali mamy dużo. I tak jak mówiłem, będziemy mogli sobie właśnie... zasoby udoskonalona kopalnia węgla. Dobra. Kopalnia do góry. Tutaj co mamy? Full pewnie. No prawie, że full. To jeszcze jakiś barak zbieraczy. Nie mamy surowców, nie mamy stali. No teraz to już naprawdę z tymi kopalniami powinno być tak, że wystarczy nam tych surowców. Taką mam nadzieję. To jeszcze... Wydobycie węgla. No tak, no bo nic nie wydobywa nam tego węgla, tak? A zużycie? Duże mamy zużycie węgla. Gdzieś idzie coś przeoszczędzić? No tak średnio bym powiedział. Chata myśliwych, tutaj
Świetlica. Dzieci jak nic nie robią, to niech marzną, niech się bawią, wtedy nie będzie ciepło. No oczywiście żartuję, zaraz mi ktoś tutaj uciśnie w komentarzu, że jak możesz tak gadać. Ty dzieci. Ja mam nadzieję, że grzejniki są i tak wyłączane w momencie, gdy nie pracujemy gdzieś tam, ale na 12 godzin na węgla wystarczyło. Protesty w związku z opieką zdrowotną, pilna potrzeba leczenia. Będziesz mieć 2 dni na wybudowanie go. Tutaj na ulicy zebrali się protestujący. Liczba nieleczonych pacjentów wzrasta, a ty zdajesz się lekceważyć ten problem. Ludzie żądają, żebyś się tym zajął. Będziesz mieć 3 dni na rozpoczęcie leczenia 1/3 chorych. No okej. Postawimy szpital. Rdzeni parowych nam nie brakuje aż tak. A szpital później można rozebrać. Jak to rozwiążemy? Oni jak nam dotrą z tą stalą. Mieszkańcy, baraki. Ile tych łóżek mam wolnych? 51, a seteczka idzie, tak? Czy tu już jest ciepło? To jest taka mała luka, ale jest do ogarnięcia. A, bo to ogólnie nie wolno w tym miejscu postawić nic, tak? To będziemy stawiali tutaj baraki. Zaraz nam przyniosą trochę drewna jeszcze, więc... Bo tych miejsc miałem ile? 51, więc 5 baraków. Raz, 2, 3, 4, 5 będzie, tak? Ok. No węgla wydać, że nam powinno wystarczyć, bo nie mamy tu żadnego komunikatu. Pełno drewna, dużo stali. Raz, dwa, trzy, cztery. Mówiliśmy o 5. Kopalnie są rozbudowane. O właśnie. Bo my tego sobie nie postawiliśmy, dlatego nie mamy bazy terenowej. Czy tutaj? A tutaj sobie postawimy. I tam jeszcze drogę trzeba pyknąć. Nie są drogę, pociągniemy drogę stąd. No to i tak nic się nie postawi, więc dobra. Teraz tak, z jedzenia na pewno będą problemy, żywność, hangar myśliwych. I nie mogę się wydymać z miejscem na... Z drugiej strony tartak. Z drugiej strony tartak, on nie jest tutaj aż tak, wiecie. To możemy stawiać w takich strefach, gdzie nie musi mieć ogrzewania. Tutaj jest tak, 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 tak.
ten tartak jeszcze to coś tam ma do zebrania. Nie wiem, czy go będę dalej jeszcze przesuwał. Ewentualnie gdzieś tam będziemy mieli czas, to sobie zrobimy te badania co do tartaku. No i dobra, no przewijajmy ten czas. Aj, bo oni oczekują. Tam mamy przebadane, tam mamy przebadane. Po jedzenie można by niech było wysłać. Czy po drewno. Oni idą po jedzenie. Powinniśmy mieć dla nich tutaj ogarnięte wszystko. Węgiel, stal i rdzenie parowe. Zbadaj. Wielki statek powietrzny. Weźmy zasoby. Obóz czerwonej flagi. Ciekawe, czy tam będą ludzie. Oby nie, bo boję się, że ludzie nich mogą zaciułać. Tych w sumie to bym mógł zawrócić, bo ja się boję, że oni nie będą mogli na razie bez wybudowania tego tutaj wyruszyć i postawić bazy terenowej. A, tak stawiamy oddział bazy terenowej. 10 ludzi. Nasze miasto, nasz dom, jedyne schronienie. No to oni już tam nie mają gdzie iść. Co z tą drogą? Aha, to. I mamy szpital do postawienia. Zastanawia mnie, ile teraz będą kopalnie wydobywały towaru. Tutaj sobie odpalimy. Nie, jeszcze sobie nie odpalimy. Teraz odpalimy. I teraz sobie odpalimy. Tu nie możemy. A tutaj jak to wygląda? 108 na godzinę. I jak sobie chcę zerknąć teraz, jak wygląda wydobycie. No wydobycie wygląda nie najgorzej. Ale zużycie też wygląda kiepsko. My to teraz badamy. Badamy parową maszynę drążącą. I dalej przebadamy sobie ulepszenie ocieplenie placówek medycznych. Nie, mechanizacja szpitali. Listy kontrolne. Powierzchni myśliwi. To powierzchni myśliwi też nie jest głupie. Jedzenia by nam więcej przynosili. Zobaczymy, co, jak to zobaczymy jeszcze, jak to rozwiążemy. I tutaj cały czas gdzieś tam w tych barakach ci ludzie, kurczę, zaopiekuj się chorymi. Szpital mamy budować, tak? To pamiętam. Szpital. A może to by się zmieścił? Nie, nie zmieści się. Gdzie by się zmieścił szpital? Tu się zmieści. Tu się nie zmieści. Dobra. Dobra. Trochę kiepskie miejsce. O, tutaj możemy postawić szpital. Dobrze. To niech będzie tutaj szpital. Wiesz, ja widzę, że i tak oni są w miarę już w dobrej kondycji. Jutro spadnie nam niestety znowu temperatura i później znowu spadnie temperatura. Więc na to musimy się gdzieś tam powoli szykować. Zobaczymy, jak oni nam dotrą tam. Czy tych tutaj ziomeczków muszę rozebrać, czy nie. Bo tego właśnie jeszcze też nie wiem. Już wolnych rąk do pracy aż tyle nie mamy. Mamy 5 dostępnych. Siedmiu inżynierów. To gdzieś by trzeba było inżynierów wysłać. Że my inżynierów też do szpitala byśmy potrzebowali, nie? Szpitale, 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 lecznice. Tutaj coś można by było gdzieś
Zróbmy to w kopalni. Max, max. Max. Ten tartaku też nie ma fulla, ja nie czaję tego. Czy to jak chory ktoś jest długo, to... A my tu cmentarz jeszcze mamy, o. Widzicie? Na razie jedna osoba umarła. Umarła i nie żyje. Nadchodzi Lord Craven. Kapitanie, zmierza ku nam jeszcze jedna grupa lordów. Plotka głosi, że jest wśród nich Lord Craven. Ten, który kazał do nas strzelać. Nasi ludzie wydają się być nieporuszeni tą wiadomością. Poradziliśmy sobie z innymi lordami, z nim też damy sobie radę w tym, w ten czy inny sposób. Rozumiem. Coś miałem postawić. Jeden dzień, 22 godziny. Tu jest strażnica. Postawmy może w dzielnicy szpitalnej? Nie, bo to musi być gdzieś tam niedaleko ludzi. Dobra, jedno postawimy tu. Nie chcę tego przegapić znowu. A, tu nie możemy. Tu możemy. Tu możemy rozebrać. Gdzieś tam będę musiał ustawiać te. No tu znowu jeden człowiek. Przecież nawet mi nie wychodzą mi komunikaty, że ktoś umarł na przykład, nie? To jest ciekawe. Opracowano technologię. Tak jak mówiłem, no zróbmy mechanizację szpitala. A, oni oczekują. Ocaleni. Ostatnie życzenie. Nad żałosnym obozem powiewa czerwona flaga, a tak naprawdę powie poszewka. Cieszę się, że się widzimy, choć żałuję, że nie spotkaliśmy się wcześniej, mówi jeden z lordów chrapliwym głosem. Teraz mogę już tylko prosić, abyście zapewnili nam godny pochówek. Umieramy, nie chcemy dłużej walczyć. Prosimy, wykonajcie naszą ostatnią wolę. Pozwólmy im umrzeć i pochowajmy ich. Uratujmy ich. Uratujemy ich, słuchajcie. Tu jest balon. Tych rozwiążemy. Tych damy tutaj. Tamtych uratujemy. Oni sobie przyjdą z tymi. Ci przyjdą za 3 godziny. Mam chyba dla nich już domy, nie? To już powinno wystarczyć. To jeden. No i jeszcze tutaj tych będziemy mieli. No to jeszcze 5 domków, tak. To by się zgadzało. Chorzy, ciężko chorzy. Pacjenci, 6 palitatywów. Jeden amputowany. Na spokojnie tutaj rozgrywaczkę prowadzimy już. Co się dzieje? Wzorowe zachowanie. Kapitanie, jeden z brygadzistów natchnął grupę ludzi do większego wysiłku, więc postanowili zorganizować miejsce pracy po swojemu. Ich zapał i motywacja są dzisiaj naprawdę godne. Oby tak dalej.
No czajcie to, że tyle tych miejsc do roboty teraz mamy. Kopalnia nam tutaj trochę wydobywa. Ta wydobywa więcej z tego, co mi się wydaje. Tak jak mówiłem wcześniej, że nie ma takiego problemu z ludźmi, tak teraz zaczyna się problem z ludźmi. Czy ty tutaj jeszcze, tartaku, masz co w ogóle robić? Masz. To jest chwila. Ciekawe. Jak sobie później przebadamy powierzchnię myśliwych, to oni będą już tam trochę więcej tego towaru nam przynosili. Może nakarmimy tych chorych? Oni jakoś szybciej wyzdrowieją może trochę? Tych zaraz tutaj przypiszemy do tych wieży i tyle będzie. Jeszcze z bazy terenowej coś tam wyłapiemy. Oczekuję. Przybył Lord Craven. Kapitanie, pod miastem zebrało się ponad 40 dzieci i kilkoro dorosłych. Proszę, żeby ich wpuścić, ale jest z nimi Lord Craven. Co robimy? Zacznij zadowolenie, zmniejszy się nadzieja. Puszczamy. Bezsilny i przerażony. Lordowie zaganiają grupę dzieci do miasta. Jest tam również Lord Craven. Rozgląda się dookoła, wyraźnie przestraszony. Stracił całą swoją władzę i jest zdany na naszą łaskę. Dzieci są wyjątkowo ciche. Większość z nich to sieroty. Wyjaśnia jeden z prowadzących je lordów. Zażegnaj konflikt klasowy. Stare i nowe animozje między lordami, naszymi ludźmi, znacznie utrudnią im życie obok siebie. W trosce o przyszłość miasta musisz zdusić konflikt społeczny w zarodku, zanim się nasili. Okej. Pozostań u władzy co najmniej przez jeden dzień. Wybudowano posterunek. Aha, bo ten może zwiększyć się niezadowolenie, tak? Inżynierów mamy wolnych tylko. To do szpitala. Ja bym chciał postawić sobie technologię. Zasoby, składy zasobów. Tu gdzie się da, gdzie nie mogłem postawić po prostu już nic innego. O, ale tu spieprzyłem chyba. Chyba tak. Jest i tak chłodno. Tu możemy postawić skład zasobów. Tutaj. Tutaj. Tartak niedługo skończy. Świetnie, jeszcze więcej dzieci, tego nam właśnie trzeba. Tak jest, dzieci to są zajebiste tutaj w tej grze, no aż masakra. Jest ich tyle, że ja nie ogarniam po prostu już. 220 dzieciaków, oczekuję. Załóż obóz terenowy. 100 surowej żywności do miasta za jeden dzień i drugi obóz terenowy. Czy będziemy mogli założyć? Porządek, technologię. Pozwala zebrać dodatkowy. To chyba w badaniach byśmy musieli, tak? Ogrzew, eksploracja. Szybsze oddziały terenowe? Nie. Dodatkowi zwiadowcy? To też nie. Chyba sobie damy radę tutaj bez fabryki, mi się wydaje. Tutaj jeszcze więcej jednostek na ciągu standardowego wymiaru prac. Chyba teraz retortę. Gdzie jest retorta? Tu jest retorta.
Moglibyśmy wyłączyć, zabrać stąd ludzi nawet. Dajmy tych ludzi tutaj. Pojedzenie przynajmniej na razie. Węgla zostało na 15 godzin. No z tym węglem to też jest tak, wiecie. Niby spoko, ale nie do końca. Chyba bardziej te baraki zbieracze nie wyrabiają. Na jutro już będziemy mieli chłodniej drogę. Zapewniono benzynę, zapewniono opiekę medycznej. Jest 17. Zasoby. Huta parowa mamy. Huta, retorta. Parowa kopalnia, parowa maszyna drążąca. To trzeba rozbudować. Dobra, słuchajcie, w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek. Kurczę, powiem szczerze, że się to trochę narobiło. Jeszcze nam idą tam ze zwiadowcami ludzie, więc chciałbym postawić może właśnie jeszcze kilka baraków. Raz, dwa. Dwa baraki mi tutaj wystarczyło jeszcze. No i chyba namioty na razie, bo inaczej może być problem. Przy węźle grzewczym powinno być spoko. Dobra, na razie nie musimy odpalać tutaj nic konkretnego. Przez 3 dni używać standardowych. No jeszcze mamy 1 dzień 20 godzin, czyli jeszcze jutro i pojutrze musimy używać normalnych zmian. No a później już będzie trzeba cisnąć gdzieś tam magazyny i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, czy uda nam się utrzymać przy władzy przez 1 dzień, tak? Utrzymaj nadzieję na poziomie powyżej 50%. Utrzymaj niezadowolenie na poziomie 25%. No to tutaj też trzeba będzie się postarać. Jeżeli odcinek wam się podobał, to standardowo zachęcam do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania kanału. Kliknijcie w dzwoneczek. Ja po tym odcinku nagrywam kolejny odcinek, bo z gier fabularnych akurat mogę sobie na to pozwolić. No myślę, że tutaj możecie coś tam podpowiadać, nakierować mnie, czy coś źle zrobiłem, czy dobrze. Na razie, z tego co mi się wydaje, nie jest tak tragicznie, jak myślałem, że będzie. Gdzieś tutaj magazyny mi się zmieszczą i magazyny mi się zmieszczą gdzieś tutaj, jak rozbiorę jeszcze właśnie ten tartak. Wtedy nie będziemy tutaj musieli sobie właśnie stawiać też węzła grzewczego, który i tak już tutaj stoi, ale nie musi być zawsze odpalony, tak? Do następnego, pozdrawiam. Hej.